Witam w drugiej części filmu poświęconego naprawie tego oto tutaj, no już teraz wybebeszonego testera komunikacyjnego CMU200 Rodenschwartz. W pierwszej części naprawiliśmy podświetlenie wyświetlacza, bateryjkę CMOS-u, grany był dysk twardy, wymieniony wiatraczek. Teraz przechodzę do takiej dosyć trudnej części, a więc do wymiany filtru w tym module RX-TX Board. To jeden z najważniejszych modułów, no w sumie każdy ma swoją rolę i każdy jest istotny, natomiast ten jest to tak jakby odbiornik i nadajnik, przekładając na język radiotelefonów i łączności, bo jego konstrukcja i struktura jest bardzo zbliżona, mamy pośrednie przemiany i tak dalej, i tak dalej. Problemem jest standardowo w tych urządzeniach uszkodzony filtr 836 MHz, no i trzeba go będzie wymienić. Czy mi się to uda i jak to zrobimy, zaraz Wam pokażę. Tutaj mam filtr, który będę wkładał zamiast filtru, który jest w urządzeniu. Nie jest to dokładnie filtr, który tam jest. Tam jest filtr o znaczeniu CD. On się różni tylko tym, że jest monolityczny. Tutaj mamy trzy osobne gałęzie i troszeczkę inny rozkład pinów ma, ale to nam nie będzie przeszkadzało. Także mam nadzieję, że uda się ten filtr wstawić bez uszkadzania urządzenia, płytki. No, zdemontujmy tą płytkę. Ja już wcześniej wykręciłem od spodu złącza, które tam są. I teraz wyciągamy. No, chyba wziąłem zły narzędź, bo jest. A nie, dobrze. Rozpięty moduł i możemy go sobie spokojnie tutaj wyciągnąć. Jest to dosyć duży moduł, jak widać. Jest złącze, dwie części, z jednej strony jest TX, z drugiej RX. No i będę go zaraz rozbierał i pokażę Wam, jak to wygląda w środku, co tam jest do wymiany. I odkręciłem już wszystkie śrubki. Nie da się odkręcić jednej lub drugiej strony, rozłożą się dwie. No i zdejmujmy tutaj ten radiator i mamy jedną część. I tu widzicie od spodu te gąbki, które w pewnych sytuacjach powodowały niestety właśnie niszczenie tych filtrów. Ale to jest, z tego co patrzę, raczej część TX. Odłóżmy. I od spodu mamy drugą część, która też powinna nam zejść. Zeszło ładnie. I to jest, bo filtr tutaj już widzę, tu jest filtr 836D i to jest chyba właśnie ta strona tutaj. To jest ten filtr, który właśnie zzieleniał. Drugi filtr, który jest na 1,8 giga do pozostałych zakresów, też nie wygląda najlepiej, aczkolwiek on jeszcze dosyć dobrze funkcjonuje, nie ma błędów, więc tego filtru nie będę wymieniać. Jest to taki sam filtr jak tutaj i z tej strony. Wszystkie filtry typu CR. No więc musimy teraz ładnie, bezinwazyjnie wręcz, dokonać ekstrakcji tego filtra. Ja postaram się zrobić to hoterem. Mam nadzieję, że od spodu mi nic nie odpadnie. Staram się jak najmniej tutaj nagrzewać tą płytkę. No nic, ja się biorę za robotę. Efekty będą widoczne za chwilę w filmie. Jak widzieliście, końcówkę procesu filtr udało się hoterem odlutować. No niestety, jak zobaczycie, stary filtr, nowy filtr, różnice są kolosalne w gabarytach. No i tu się nam robi problem, żeby zamocować ten nowy filtr. On zaczyna nachodzić na jeden z elementów tutaj z tyłu.
Więc będziemy musieli to jakoś tak, będę to robił, żeby jak najmniej tamten element się uda, bo widzę, że tutaj jest tak. No da się go tak położyć. No dobra, trzeba teraz się wziąć za przylutowanie. To już będziemy lutowali normalną metodą, bez użycia hoteru. Po prostu jakoś przylutuję te punkty, które są tutaj no troszkę większe od tych. Trzeba jedno do drugiego po prostu dolutować, nie ma wyjścia. Filtr mamy przylutowany. Nie wyszło to może zbyt idealnie ze względu na jego gabaryty. Podobnie zresztą widziałem u innych te filtry tak wstawiane. No ale niestety nie możemy tutaj nic innego zamontować, bo nic innego nie jest dostępne. Filtr jest w tej chwili przylutowany w sposób, no nie wiem czy będzie to widać, kamera się nie chce niestety wyostrzyć tutaj. Widać tutaj, że filtr od tej płytki no niestety odstaje i po prostu nóżki na dłuższych fragmentach cyny zostały przylutowane. Jest to częstotliwość 842 MHz. Na tej dokładnie ten filtr pracuje, taka jest częstotliwość pośrednia w tej płytce. No myślę, że coś takiego nie będzie miało aż takiego dużego znaczenia dla pracy całego układu. Ale jak to będzie, to się okaże dopiero po złożeniu i zamontowaniu w urządzeniu, jak również po założeniu już całego panelu, którego jeszcze nie mogę zmontować ze względu na ten nieszczęsny bezpiecznik, o którym mówiłem w pierwszej części filmu. Także ja będę to składał, montował w urządzeniu i pokażę Wam efekty na testach, czy udała się ta naprawa i przyniosła pożądany skutek, czy nie. I o tym będzie za chwilę w filmie. Moduł RigsTX został złożony, zamontowany. Nie obeszło się bez pewnych problemów. Musiałem troszkę powalczyć z tymi gąbkami, które wcześniej pokazywałem podczas rozkładania tego modułu. Niestety ich stan i fakt, że no tak jakby nasiąknęły wilgocią albo czymś innym, spowodował zwiększenie ich objętości i po takim pierwszym wstępnym złożeniu praktycznie przestał ten moduł funkcjonować. No, okazało się, że po prostu te gąbki są na tyle spuchnięte, że swoją dolną warstwę dotykały już elementów wewnątrz układu na płytce i powodowały problemy. Musiałem te gąbki ugnieść, bo nie chciałem ich likwidować, a nie miałem żadnych innych w tej chwili na zastępstwo. Więc te gąbki mocno ugniotłem i zabezpieczyłem izolatorem, aby nie dotykały żadnych elementów. No i teraz możemy włączyć urządzenie. To jeszcze tutaj widać taki wisiorek. To jest właśnie ta bateryjka CMOS, którą założyłem. Na razie leży tutaj na taśmie od dysku, ale gdzieś ją później zamontujemy na trytytkę czy na coś innego, tak żeby można było w każdej chwili już ją spokojnie wymieniać. Załączę urządzenie z tyłu. Zapaliła się z przodu diutka. Nie ruszyło od razu, co oznacza, że bateria podtrzymuje, bo w przypadku braku podtrzymania przez baterię ta dioda się nie świeci, od razu urządzenie się włącza. No nic, wystartujmy urządzenie. Ekran się świeci. Tak należało przypuszczać. W końcu podświetlenie żeśmy zrobili. I sprzęt się uruchamia. Puścimy na szybko test na złączach 1-4, czyli test pętli, i zobaczymy, jakie będą jego rezultaty. Połączmy jedynkę z czwórką odpowiednim kabelkiem. Taki dosyć dobry, półsztywny kabel o niewielkim tłumieniu w całym paśmie. No i czekajmy na pełne uruchomienie. Urządzenie się uruchomiło, jest teraz w trybie analizatora widma i przechodzimy do pomiarów.
No i automatycznie weszło nam w test pętli. I cały test przeszło. To znaczy, że ta wymiana pomogła. Wartości są bardzo dobre. Więc wszystko funkcjonuje. Możemy jeszcze zrobić test pętli 2-3. Przypiąłem złącza na gniazda 2-3. I również ten test urządzenie przeszło. Płyta RXTX działa. Ja się teraz troszeczkę poza kamerą poczekam, jak urządzenie zagrzeje. Zobaczycie generator, jego jaka jest częstotliwość, czy pływa, czy nie. I czy jakieś ewentualnie będą jeszcze problemy po nagrzaniu urządzenia. By warunki pracy były zgodne z rzeczywistymi, wziąłem, już złożyłem urządzenie, zamknąłem je w obudowie. Co tu widać? Chodzi głównie o warunki termiczne, żeby się wszystko ustabilizowało. Na ekranie widzicie w tej chwili analizator, który chodzi w paśmie radiowym lotniczym, podłączony jest do anteny, pokazuje średnią wartość sygnałów, jakie w danej chwili odbiera. Oczywiście możemy to zmienić na wartości bieżące i widzimy, co się dzieje w danym paśmie. Także mamy taki analizator radiowy panoramiczny. Urządzenie chodzi, posprawdzałem parę rzeczy w międzyczasie jeszcze, zrobiłem trochę testów, już nie na pętli w zakresie jego testów zewnętrznych, tylko normalnie na pomiarach poprzez pomiar mocy, selektywny, pełny, szerokopasmowy, analizator widma, generator, różne kombinacje wejść, wyjść i ustawienia. Co to dało? No pokazało to, jakie będziemy mieli różnice w odczytach. Robimy tylko to na urządzeniu, więc nie mamy odniesienia do żadnego zewnętrznego sprzętu, ale tutaj przy tych pomiarach w całym paśmie maksymalna różnica, która też po części mogła wynikać z użytego kabla, gdyż to było na końcu zakresu, wyniosła 2 dB. Średnie różnice nie przekraczają 0,7-0,8 dB, co biorąc pod uwagę, że testujemy dwa tory jednocześnie, no daje nam tu bardzo dobre wyniki. To urządzenie, wiadomo, nie było adjustowane i nie będzie, bo dostępu do dokumentacji nie ma. Możemy sobie tylko sprawdzić jego odchyłki w różnych zakresach częstotliwości przy różnych pomiarach. Wyregulować tutaj niestety nam się nic nie uda. Tyroden Schwarz nie zapewnia ani dokumentacji, ani możliwości zrobienia tego samodzielnie. Urządzenie nie jest już praktycznie wspierane, a nawet gdyby było, koszty są takie, że wyniosłoby więcej niż kolejne takie urządzenie. Sprawdziłem napięcie referencyjne, o którym mówiłem, 5 V. Jest ciężko tam się dostać, więc nie robiłem tego przy kamerze. Jest idealnie 5000. Także bardzo ładnie to trzyma, mimo wieku. No i w tej chwili zostało jeszcze sprawdzenie generatora, który sobie chodzi. Tu na okienku widzicie przebieg z oscyloskopu. Fioletowy przebieg jest to częstotliwość wzorcowa zsynchronizowana GPS. Żółty przebieg jest to przebieg z generatora wewnętrznego urządzenia. Urządzenie się jeszcze nie rozgrzało. Z tego, co widziałem, ta różnica się zmniejsza. Natomiast no, biorąc pod uwagę w tej chwili, jaka ona jest, że nie wynosi nawet 1 Hz, no to specjalnie tutaj nie ma co się tutaj tym bawić, zmieniać, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, urządzenie będzie synchronizowane też poprzez generator 10 MHz synchronizowany GPS przez tutaj taki system dystrybucyjny, o którym w innym filmie też wspomnę i pokażę, jak to wszystko funkcjonuje. Także urządzenie działa praktycznie tak, jak działało i przed naprawą, być może lepiej dzięki poprawie tych gąbek, które troszeczkę tam przeszkadzały
No i będziemy je używać. Ja jeszcze poczekam i może Wam pokażę za jakieś pół godziny, jak będzie wyglądał przebieg z generatorem. Czekając na nagrzanie się urządzenia, no już zaczyna być cieplejsze. Dołożyłem jeszcze płytę czołową. Widzicie już w okienku na oscyloskopie, że jednak te przesunięcia się zmniejszyły. W tej chwili to już sięga ta różnica 1,1 Hz i jeszcze tu, jak urządzenie pochodzi z pół godzinki, jeszcze się to ustabilizuje, także więcej nie mamy co oczekiwać od tego generatora, bo taką, a nie inną ma stabilność. Jest to generator standardowy, nie jest to moduł tutaj z generatorem wysokiej stabilności, więc tutaj nie mamy co oczekiwać cudów. To, co jest w tej chwili, jest to w zupełności wystarczające i zadowalające. Także to tyle, jeśli chodzi o drugą, ostatnią część z naprawy tego urządzenia, z naprawy udanej. Miejmy nadzieję, że jeszcze długo to urządzenie posłuży tutaj w moim warsztacie i będzie też przydatne podczas różnych filmów, jakie będę kręcił. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów.